Włodzimierz Sawacki, Robert Prygiel, Rafał Rajkowski i Janusz Pyciak-Peciak. To właśnie te sportowe osobowości spotkały się z radomską młodzieżą, aby porozmawiać o blaskach i cieniach sportu, odpowiedzieć na pytania, a nawet zobaczyć pokaz technik zapaśniczych zaprezentowanych przez uczniów Włodzimierza Sawackiego z Zespołu Szkół Budowlanych i Klubu Olimpijczyk Radom. Na podwórku graliśmy tylko w piłkę, nie było innych dyscyplin, nikt nam nie oferował się tak, że możemy iść pójść na lekką, tylko przyjechali jako trenerzy z zapasów. No i tak jakoś przyjechali, to mi się spodobało, bo to akurat było tyle, że dużo takich ciekawostek, bo ja byłem takim niewysokim, małym i ruchliwym i lubiłem się tak jakby na przerwach rywalizować, przewracać. No i to mnie tak jakby zaciekawiło, poszedłem na pierwsze treningi, spodobało mi się, no i tak przez 24 lata, można powiedzieć, uprawiałem czynnie zapasy. Spotkanie z mistrzami sportu odbyło się w ramach kończącej się już wystawy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Sport Games. Ja od wielu lat zachęcam młodzież do aktywnego spędzania czasu. No sport jest też ważny w moim życiu, bo rzeczywiście ukształtował mnie pod względem charakteru. Dał mi duże możliwości też rozwoju. Ja akurat trenowałem swojego czasu pływanie, skierowałem się na taniec. Taniec wtedy jeszcze nie był dyscypliną sportową, dzisiaj już jest. Taniec latynoamerykański w formacji tanecznej Akant, wcześniej Chaco, więc no, generalnie naprawdę sport mnie ukształtował. Moc sportowych emocji będzie można poczuć ostatni raz 10 września. Wtedy też odbędzie się finisarz wystawy. Jest to też taki element powiązania sportu ze sztuką. Ideą tworzyciela czy twórcy Igrzysk Olimpijskich Pierre'a de Coubertin było związanie sztuki ze sportem. Zresztą jest też na wystawie medal, który zdobył rzeźbiarz polski, złoty medal 1939 roku, więc to też jakby jest ten element taki powiązania. Na wystawie znalazły się prace ponad 30 artystów.